Cześć, nazywam się Jan Pętkiewicz, witam Was na kanale YouTube dobrerowery.pl. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny filmik w związku z tym, że dociera do sklepów coraz więcej nowych produktów i nowych modeli z oferty różnych firm na 2017 rok. Dzisiaj czas na prezentację dość popularnych turystycznych butów Shimano. Generalnie turystyczne buty SPD Shimano to był produkt, który zawsze był dość popularny. Wiele osób wybierało je jako takie buty, które będą pierwszymi butami SPD, czyli będą służyły tak na przykład rekreacyjnego kolarstwa górskiego, do jazdy na rowerze trekkingowym. Dużym plusem tych butów było to, że zawsze pozwalały na dość wygodne chodzenie poza rowerem, czyli łączyły w pewien sposób możliwości butów SPD z butami turystycznymi, trekkingowymi po prostu. Teraz Shimano pokazało zupełnie nową ofertę tych butów. Parę rzeczy się zmieniło. Pokażę Wam najnowsze modele MT3, MT5 oraz ich damskie wersje, czyli MT3W i MT5W. Z mojej strony największy problem z butami turystycznymi, trekkingowymi Shimano polegał na tym, że wyglądały dość tandetnie i dość specyficznie. Czyli wiem, że wiele osób lubiło te buty i naprawdę były wygodne i miały swoje plusy, natomiast faktycznie minusem tych butów było to, że wyglądały w sposób dość kontrowersyjny. Ta stylistyka mi się zupełnie nie podobała, uważam, że nie pasowała do nowoczesnego kolarstwa. Te buty zawsze się rzucały w oczy, czyli nigdy nie wyglądały ani na dobre buty rowerowe, ani na dobre buty do jazdy, do chodzenia po prostu, dobre buty trekkingowe. Dlatego, jeżeli chodzi o najnowsze modele, trochę się tutaj zmieniło. Uważam, że buty wyglądają zdecydowanie atrakcyjniej. Tutaj po lewej stronie mamy te dwa nowe modele męskie, po prawej stronie dwa modele damskie. One są w zasadzie analogiczne, jeżeli chodzi o możliwości i o budowę, więc tak naprawdę różnią się głównie takimi detalami związanymi z dostosowaniem ich do budowy stopy kobiecej i budowy stopy męskiej. Model podstawowy, czyli MT3, występuje w dwóch kolorach. Jak widzicie, może być taki czarny, może być w takim kolorze nieco bardziej szalonym, aczkolwiek też dalej dość tonowanym. Shimano poprawiło funkcjonalność tego buta, czyli powierzchnia wykonana jest z takiego sztucznego materiału, który jest generalnie dość gładki, w związku z czym tak naprawdę myślę, że będzie się dość dobrze zachowywał, jeżeli chodzi o odporność na ścieranie, czy utrzymanie w czystości. Tutaj nie ma jakichś takich zewnętrznych siateczek, elementów, gdzie by nam się mogło błoto specjalnie utrzymywać. Materiał jest w dotyku bardzo sztuczny. Tak naprawdę to jest taka dość lepka, sztuczna skóra, tak bym to określił, jeżeli na takie określenie mogę sobie pozwolić. O wentylację dba nam tutaj siateczka, która pojawia się z boku buta, z przodu buta. Oczywiście język również ma funkcję wentylacji. Wiązanie tych butów to klasyczna, zwykła sznurówka. Dobre pozorom jest plus, bo jeżeli szukacie takich butów turystycznych w wersji najbardziej turystycznej, najbardziej lekkiej, to te buty ze sznurówką pozwolą Wam najwygodniej tak naprawdę chodzić i się przemieszczać. Nowa jest też podeszwa w tych butach. Shimano poprawiło jej agresywność, jeżeli chodzi o bieżnik. Tutaj z tyłu przede wszystkim pojawił nam się bieżnik skierowany tak jakby do tyłu, czyli te buty będą się fajnie zachowywały, jeżeli chodzi o zapieranie się w jakiejś trudnej, śliskiej nawierzchni. Podeszwa, jeżeli chodzi o te elementy tego protektoru gumowego, jest dość miękka. Te buty, jeżeli chodzi o chodzenie po skałach, chodzenie po jakiejś takiej nawierzchni terenowej, to będą dużo, dużo wygodniejsze niż jakiekolwiek takie klasyczne buty SPD. Oczywiście jest miejsce do mocowania bloku w SPD. Ono jest też dość mocno schowane, w związku z czym, jeżeli tutaj zamontujemy blok, to nie będzie nam przeszkadzać, że będziemy chodzili na przykład po płaskiej nawierzchni, to nie będą nam się te bloki tłukły o na przykład asfalt, a z drugiej strony, jeżeli chodzimy po błocie, nie będą się tak bardzo nam zapychały. Jeżeli chodzi o miękkość tych butów, to moim zdaniem jest ona na podobnym poziomie jak rok temu, czyli jak widzicie, to dalej są buty z sztywną, centralną podeszwą w tym miejscu, gdzie znajdują się bloki, natomiast reszta buta, reszta podeszwy jest dość miękka. Wersja w kolorze czarnym również występuje z taką czerwoną sznurówką, generalnie taka jak najbardziej stonowana, najbardziej powiedziałbym neutralna, jeżeli chodzi o design, tą sznurówkę zawsze można wymienić na przykład na czarną. Model wyższy, czyli MT5, jest modelem droższym. Ten model tańszy, czyli MT3, kosztuje około 340 zł. Ten droższy to jest cena rzędu niecałych 400 zł, w zależności od ceny w sklepie. Analogiczna podeszwa, mamy tutaj ten dość agresywny bieżnik z miękką gumą bieżnika, która będzie nam się fajnie zachowywała w terenie. Mamy dość mocno schowany blok. Tutaj tak naprawdę rewolucja pojawia się u góry. Oczywiście materiał wykonania tej zewnętrznej strony buta jest taki sam, to jest taki rodzaj takiej sztucznej, lekko gumowatej skóry. Pojawia się nam wzmocnienie w okolicach przodu buta, którego nie ma w tych tańszych butach. To jest taki element, który nam poprawia odporność na przykład na uderzenia kamieniem podczas jazdy na rowerze. Zupełnie inny jest też system zapinania w tych butach. Tutaj pojawia nam się po pierwsze rzep, który nam pozwala nieco przyspieszyć zapinanie buta. Drugim elementem jest to, że to nie ma zwykłych sznurówek,
tylko jest ten system takiego szybkiego wiązania na zaciskaną gumkę. Jeśli do tego przyzwyczaić, to jest to całkiem efektywne i naprawdę pozwala nam nieco mocniej ścisnąć tą górę buta. Jeżeli jeździmy więcej na rowerze, to te buty MT5 będą troszeczkę lepszym wyborem. Mają bardzo podobne właściwości, jeżeli chodzi o chodzenie, natomiast jeżeli mówimy o jeździe na rowerze, to fakt, że mamy tej rzep, który trzyma nam nogę u góry i zaciskaną pętelkę, która nam lepiej ściska cholewkę, to też te buty do jazdy na rowerze się będą nadawały nieco lepiej. Modele damskie, tak jak mówiłem, z dodatkiem literki W do nazwy, analogiczne, czyli model tańszy MT3W, wykonany tak samo jak te modele MT3, czyli mamy tutaj tą taką sztuczną gumowatą skórkę u góry, dobrą wentylację, podeszwę o identycznym bieżniku jak model męski, buty po prostu są w mniejszych rozmiarach i takiej stylistyce utrzymanej, powiedziałbym, w kobiecej tonacji. Model wyższy, czyli MT5W, również takie same możliwości jak model męski, czyli wzmocnienie z przodu, zapinanie na tę taką zaciąganą pętelkę oraz pojawia nam się tutaj również rzep, dodatkowo oczywiście kolorystyka w takiej kobiecej tonacji, tak jak wspominałem. Cała seria butów turystycznych Shimano zawsze też słynęła z tego, że jest bardzo wytrzymała. Ja pamiętam moje pierwsze buty SPD to były buty sprzed bodajże 10, jak nie więcej lat Shimano, to właśnie jeden z tych modeli turystycznych, kiedy dopiero zaczynałem przygodę z rowerem i te buty tak naprawdę wyrzuciłem po 4 czy 5 latach, mając już kilka par innych butów, tak naprawdę wyrzuciłem je tylko dlatego, że po prostu mi już nie były potrzebne, bo były zbyt miękkie, były zbyt rekreacyjne, ich po prostu nie potrzebowałem, natomiast nic im się nie działo, nie dało się ich zepsuć, dalej nie śmierdziały, łatwo się je prało, oczywiście były wyblakłe i były generalnie nieco już sfatygowane, jeżeli chodzi o wygląd, natomiast jeżeli chodzi o ich funkcjonalność, dalej dawały radę. Te nowe modele naprawdę wyglądają o niebo lepiej niż te stare buty turystyczne. Utrzymane są w stylistyce zbliżonej do chyba współczesnych butów turystycznych, takich nierowerowych, więc jeżeli na przykład chcemy po prostu przejść się w takich butach, kiedy zsiadamy z roweru, kiedy to dopasujemy do stroju sportowego, tak naprawdę łatwo ukryć fakt, że to w ogóle są buty rowerowe. Jak się będą sprawdzały w praktyce, mam nadzieję, że to jeszcze sprawdzimy, bo to oczywiście nie jest test, tylko prezentacja tych butów, natomiast na pewno widać, że jest pewien krok naprzód, jeżeli chodzi o buty turystyczne Shimano. Tak jak mówiłem, dwa modele damskie, dwa modele męskie. Warto się im przyjrzeć, jeżeli szukacie miękkich, rekreacyjnych butów. To buty Shimano to zawsze, praktycznie od zawsze interesująca propozycja.